Antoni Kołodziejczuk, witam Państwa, zapraszam na opinię w studiu telewizji kablowej Zamość. Gościmy dzisiaj Tadeusza Bogdana Lisuta, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Witam serdecznie. Witamy Panie Dyrektorze, wieloletniego piłkarza, człowieka, który zna się na piłce nożnej, oraz Wiesława Wieczerzaka, również wieloletniego piłkarza, wieloletniego trenera z ogromnym dorobkiem, obecnie trenera autonomicznej sekcji piłki nożnej. Hetman Zamość. Witamy Panie Trenerze. Dobry Państwu. Proszę Państwa, no jak się Państwo domyślają, będziemy mówili dzisiaj o wydarzeniach piłkarskim, a dominującym wydarzeniem wciąż jeszcze, wydawać by się mogło, są Mistrzostwa Europy, których między innymi jesteśmy organizatorem. Proszę Państwa, dla nas te mistrzostwa się zakończyły. Dla nas w sensie drużyny piłkarskiej reprezentacji Polski. Czy trudno było to, Panie Trenerze, przewidzieć? W Pana ocenie zaczniemy od Pana, bo Pana oceny będą tu najciekawsze. Sądzę, że my tę grupę mieliśmy, wydawało się, dość łatwą. Faworytem tu była Rosja i Polska, tak stawiali Polskę. I sytuacja się odwróciła. Nie liczyłem może na awans do tego ćwierćfinału, liczyłem to, że nasi kibice potrafią kibicować, potrafią wesprzeć reprezentację i sądziłem, że na tej fali tego dopingu ta Polska jednak pójdzie za tym ciosem i coś więcej osiągnie. Trudno awansować z grupy, jeżeli gra się w każdym meczu tylko 45 minut. Pierwszy mecz z Grecją, pierwsza połowa w sumie dobra, strzelona bramka. Trzeba było w zasadzie iść za ciosem i poprawić drugą. Druga połowa niestety już w wykonaniu lepszym Greków. Jedyne pocieszenie jest to, że Przemek Tytoń obronił tego karnego, jakiś cień nadziei jeszcze dał. Z Rosjanami powalczyliśmy w sumie, też do przerwy mecz taki nie na najlepszym poziomie. Po przerwie, jak już Rosjanie trochę opadli z sił, praktycznie dominowaliśmy na tym boisku. Szkoda, że tylko jedną bramkę strzelił Kuba Waszczykowski. Nie w stanie byliśmy poprawić drugą. Natomiast najbardziej przykro jest to, że odpadliśmy z tymi Czechami. Gdybyśmy odpadli, powiedzmy, jakimś takim zespołem typu Hiszpania, Niemcy, to na pewno by jakiś mniejszy żal pozostał. Natomiast Czesi, no niestety, w tym meczu byli lepsi od nas. Może po pierwsze pół godziny Polacy coś tam jeszcze pokazali. A druga połowa, już dominacja zdecydowana Czechów. Niełatwo się zgra z Czechami, ale niełatwo się gra również z Rosją, jak się okazało. Niełatwo grać jest też z Grecją. Pan trener powiedział, Panie Dyrektorze, tutaj o tym, że liczył na to, iż na fali dopingu, wsparcia kibiców nasz zespół osiągnie nieco więcej. Czy można narzekać na doping polskich kibiców i na ich postawę? Pan przecież na tych meczach był pan na meczu otwarcia. No tak, rzeczywiście atmosfera panująca w tym okresie, kiedy Euro trwa w Polsce, jest wspaniała. To nie tylko na stadionach. Można zauważyć flagi na samochodach, na balkonach, w domach. Nastąpiło takie, jak gdyby, no, współżycie Polaków. Lepsze czasy nastąpiły. To, co było na stadionie, no to ja sobie tego nie wyobrażałem. No coś wspaniałego. 50 tysięcy ludzi krzyczących, dopingujących Polaków. Wspaniała atmosfera. Zresztą te nasze obiekty wyglądają rewelacyjnie. Tak jak rozmawialiśmy z Grekami, to są pod wielkim wrażeniem. No trudno. W tej chwili panuje ogólnopolska żałoba. Tak jak jest nas 38 milionów mieszkańców, także każdy z nas zna się na polityce i na piłce nożnej i każdy ma swoją jak gdyby tu ocenę. No, faktycznie zaprzepaściliśmy ogromną szansę awansu do ćwierćfinału, ale myślę, że nie zaprzepaściliśmy jako Polacy samą tą organizację tego Euro, bo te stadiony zostaną drogi, zostaną te ośrodki, w których praktycznie wszystkie drużyny mieszkają w Polsce. Także mamy się czym pochwalić, tak w ocenie wszystkich tutaj przyjezdnych do nas, to nie ta Polska z poprzednich lat. Panie trenerze, no nie sposób się nie zgodzić tu z panem dyrektorem. Pan znany jest z tego, że potrafi pan nazywać rzeczy po imieniu. No, stadiony zostaną. Będzie problem trochę z ich utrzymaniem prawdopodobnie, ale skoro już są, to ktoś będzie sobie musiał z tym problemem poradzić i z tym problemem się zmierzyć.
czy my piłkarsko mieliśmy szansę, gdybyśmy nie byli organizatorem, odwrócę teraz tezę pana dyrektora, w ogóle wziąć udział w tym turnieju? No, w zasadzie jakieś cień szansy mieliśmy zawsze, z tym, że my jesteśmy skwalifikowani gdzieś na 57 miejscu w tym rankingu tych reprezentacji, także daleka droga tutaj. Z tym, że mówię, jeszcze raz powtarzam, że sądziłem, że u siebie, byliśmy gospodarzem, współgospodarzem i praktycznie sądziłem, że była naprawdę ogromna szansa przynajmniej do tego ćwierćfinału się dostać, nie? Ale no niestety nie wykorzystaliśmy chyba tutaj wszystkich swoich możliwości, bo w tej chwili się mówi, że nie było nas stać nas więcej, ale praktycznie każdy, który analizował te mecze, zresztą ja oglądałem wszystkie mecze na tych mistrzostwach i poziom na pewno był wysoki, no ale trzeba też powiedzieć, że byliśmy jedną ze słabszych zespołów. Że praktycznie jeszcze, jeżeli chodzi o grę obronną, no to powiedzmy, że zdaliśmy w sumie, bo zawsze mówiliśmy, że obrona będzie najsłabszą. Ja sądzę, że najsłabszy punkt naszej reprezentacji. Nie była najsłabsza. Ale nie była najsłabsza, bo w sumie nie straciliśmy aż tyle tych bramek. Natomiast osamotniony Lewandowski nie miał wsparcia. Ja uważam, że tutaj słabo druga linia, szczególnie z Czechami, praktycznie drugiej linii nie mieli. Nie istniała druga linia. Lewandowski miał dwóch, trzech zawodników. Trudno spodziewać się, by Lewandowski sam sobie akcję zorganizował, obmyślił i jeszcze ją wykonał, realizując skutecznym strzałem. Z Czechami w sumie jedną dobrą sytuację. No trudno powiedzieć, to jest, podjął taką decyzję, że jest sobie zrobił poprawkę. Moim zdaniem powinien uderzyć z pierwszej piły, możliwe, że mu weszło, no źle, nie uderzył czysto tej piłki, no nie trafił po prostu. Nie trafił, generalnie nie mieliśmy trochę szczęścia też, możemy tak powiedzieć, panie dyrektorze, w meczu z Czechami. No nie wchodziła ta piłka w światło bramki, a taka jest prawidłowość naukowa, że no trzeba trafiać w światło bramki, by w końcu tę bramkę zdobyć. Szkoda, że te pierwsze 20 minut właśnie nie wykorzystaliśmy do godnych sytuacji, a mieliśmy ich kilka. Tak samo było również i z Grecją na początku, także no te sytuacje niewykorzystane później się zemściły na nas. No, stracone bramki z takich błędów wydawało się przy naszej jakiejś tam przewadze. No ale cóż, taki jest sport, no, nic nie poradzimy. Wygrała drużyna lepsza, tak jak tu trener mówił, no, kto by się spodziewał, że Rosja z Polską odpadnie, nie, z tej grupy. Chociaż wydaje mi się, że te mistrzostwa są naprawdę mistrzostwami, będą dużych niespodzianek, bo zauważmy, że w innych grupach Holandia już jest praktycznie na wylocie, Szwecja już wyleciała, także nie wiadomo, co będzie w tej grupie jeszcze z Portugalią, bo tu Dania i Niemcy walczą, tutaj ten najbliższy przeciwnik ćwierćfinałowy do naszej grupy, także mnóstwo będzie niespodzianek. Zresztą te mistrzostwa są naprawdę niepowtarzalne, przede wszystkim tak, frekwencja na stadionach to jest powyżej 40 tysięcy na jeden mecz, czyli zdecydowanie więcej niż byliśmy na przykład z trenerem na Mistrzostwach Świata w Niemczech, byłem na Mistrzostwach Europy w Austrii, w Szwajcarii, to nie było takiej frekwencji. To, co pokazują nasi kibice w tych strefach kibica, no to też przerasta jakieś tam wyobrażenia. A pseudokibice, którzy zarówno w Polsce, jak i w Rosji zostali pogodzeni. Tutaj akurat no, troszkęśmy się nie popisali, bo jednak ci nasi pseudokibice, ale to są tylko jakieś tam nieliczne jednostki, w każdych krajach to jest. No, rzeczywiście tutaj myślę, że tutaj też media trochę rozkręciły tą atmosferę przed meczem z Rosją. Zdecydowanie, tworzyliśmy taką wojnę psychologiczną między Rosją a Polską. To się też piłkarzom udzieliło, bo jednak rzeczywiście ten mecz z Rosją był najlepszy w ich wykonaniu, też się im na pewno udzieliło. Natomiast pozostał ten aspekt czysto polityczny troszeczkę za bardzo napędzony. Mówi pan dyrektor o aspekcie politycznym. Wcześniej wspomniał pan dyrektor, że wszyscy w Polsce znają się na polityce i piłce nożnej. Należy stwierdzić, panie trenerze, że politycy jakby zawiesili broń, nawet ci, którzy są w opozycji do siebie. Euro 2012 zdominowało wydarzenia zarówno medialne, jak i te wszystkie sprawy polityczne przycichły. W tej atmosferze Zamościanin został bohaterem narodowym i dla nas, mieszkańców tego regionu, jest to jednak ogromna satysfakcja, gdyby chcieć się doszukiwać pozytywów tego turnieju. To jedyny taki aspekt, który kibice Zamościa, mieszkańcy,
mają jakieś tutaj satysfakcje, że od nas rodowity zamojszczanin takim tym cichym bohaterem został. Bo bez rozgrzewki, wchodząc na rzut karny, to jest loteria. Zawsze powtarzają, że nie ma obronionych rzutów karnych, tylko źle, powiedzmy, strzelonych. Nie? Obronił pewnie. Do końca meczu zdecydowanie pewny w tej bramce. Był dylemat, czy kto ma stanąć w tej chwili w tej bramce z meczu z Czechami. Sądzę, że ten mecz z Czechami trudno tutaj go winić za tę straconą bramkę. Przy dwóch sytuacjach zachował się bardzo dobrze. Przy tej sytuacji przypadkowo odbitej, co poprawiał jeszcze ręką. Do bramki, ja sądzę, W meczu z Rosją Rosjanie zrobili to po mistrzowsku. Wziął naszego obrońcę, jeden z nich na siebie zasłonił, wszedł drugi. Tak, zdecydowanie. Pięknie, no. Tak pewny, się właśnie gra w piłkę, tak się zdobywa bramki. Tak, pewny punkt drużyny i sądzę, że duża przyszłość przed nim. Trener Smuda zapowiedział swoje rozstanie z reprezentacją. W naszym regionie, panie dyrektorze, kto najwięcej awansów z trenerów miał, bo tak nie wiem, czy się nie pomylę. Trener Wieczerzak. Trener Wieczerzak, może to szansa dla kolejnego zamościanina. Czy trener podjąłby się prowadzenia reprezentacji Polski? No nie, niestety, to już mój wiek na to nie pozwala. To trzeba się pochwalić, że tych awansów trochę zrobiłem. Mamy zdolną młodzież, mamy do zdolną tego zmierzam. Młodzież, w sumie w tych młodszych grupach. ASPN w tej chwili, juniorzy starsi zajęli trzecie miejsce w województwie, młodsi drugie miejsce, te trampkarze, młodsi starsi też wysoko w tych ligach wojewódzkach rządzimy praktycznie, Zamość tam ma dużo do powiedzenia. Ja sądzę, że z tych chłopców na pewno w tej chwili w juniorach młodszych ja mam 6 ludzi w kadrze wojewódzkiej. Już są zapytania z Górnika Zabrze o jednego zawodnika. Także możliwe, że będą następni, którzy się tutaj pokażą, a przykład tego na pewno jest Przemek. Tak samo i Mateusz Frus, który tutaj w tej chwili jest na urlopie, przyjechał, korzysta z naszych obiektów, trenuje. Wbrew opiniom, że obiekty są zamknięte, jednak każdemu udostępniamy. Mimo to, że nie ma tutaj już związku z Zamościem, mieszka już tam w Rodzie Kergrady, bronił ponad 20 spotkaniach, także to już jest następny zawodnik, który możliwe, że tak dyrektor twierdzi, że następny mistrzostw Europy będzie bronił Prus. Będzie Prus bronił w następnych mistrzostwach Europy. Ma ogromną szansę. Naprawdę, bo ten chłopak, który pokazał w tym meczu, no, grał Hetman w Pucharze z Wisłą Kraków. Zainteresowanie jego osobą już wtedy trener Skorza przymierzał się go do zabrania do Wisły Kraków. No jednak tutaj naprawdę no, też trzeba pochwalić i rodziców Mateusza Prusa, które o niego naprawdę dbają, którzy o niego inwestują w niego, inwestowali, pomagali go w trakcie kontuzji. Także no, jest naprawdę chłopak, nie tylko Mateusz, bo to tak jak trener powiedział, w tej chwili drużyna SPN jest już praktycznie w czwartej lidze i mnóstwo wychowanków tutaj od trenera Wieczerzaka czy od innych trenerów gra już w tym pierwszym składzie i są zapytania już do nawet o niektórych do pierwszej ligi. Także myślę, że to jest taka szansa dla Zamościa, że grać tymi swoimi chłopakami, bo ich mamy naprawdę mnóstwo, raz na jakiś czas sprzedać. Ja bardzo życzę tutaj koledze Prusowi, by zagrał w następnych mistrzostwach Europy. Jednakowoż trzeba pamiętać o tym, że warunkiem wzięcia przez niego udziału w tym turnieju jest zakwalifikowanie się polskiej reprezentacji do tego turnieju. Panowie, co zrobić z polską piłką, by w końcu ona jakby znalazła swoje miejsce w takiej miejscowości, która metropolią nie jest jak Zamość? Powiedzieliśmy i zdajemy sobie z tego sprawę. Mamy warunki, mamy talenty, staramy się to wykorzystywać. Co w tym mechanizmie nie gra? Co należy poprawić? Na to pytanie no nie ma prostej odpowiedzi, bo wszyscy Polacy chyba chcą odpowiedzieć i każdy ma inne zdanie. U nas jest ciągle tak, że w tej chwili te mistrzostwa Europy miną, będą pewno jakieś zmiany, przyjdzie nowy szkoleniowiec, możliwe, że będą zmiany we władzach i przyjdą nowi ludzie, będą mieli znowu nową koncepcję, nim to do następnych mistrzostw świata, do następnych mistrzostw Europy. Czy im się to sprawdzi? Tutaj dla trenera Smudy może zabrakło trochę czasu. Druga sprawa, że nie graliśmy oficjalne mecze o punkty.
Zabrakło trochę takiej... Sparingi z Andorą są czymś innym niż... Trochę mu czasu. Było trochę ludzi kontuzjowanych, jak ten Benisz praktycznie przez pół roku nie grał w piłkę. Okazuje się, że w tym ostatnim meczu był jego najlepszy mecz z tych trzech wszystkich. Także ci zawodnicy są, tylko czy będzie dalszy ciąg tej pracy, następnego powiedzmy szkoleniowca, jeżeli trener Smuda odejdzie, czy będzie miał następny szkoleniowiec inną wizję i kilku zawodników znów gdzieś tam zginie z pola widzenia, a szczególnie ci młodzi. I czy, na, i jak czy, na przykład nasz Przemek Tytoń. I czy się sprawdziła koncepcja szukania zawodników za granicą? Czyli takie naturalizowanie Polaków. No ale tutaj jest, no niestety, Europa jest jaka jest. Widzimy, kto gra w reprezentacji. Na przykład Czech też grał zawodnik z innego kraju de facto. Również w reprezentacji Niemiec grają Turcy, grają Polacy. Także to jest Europa jedna, wspólna. Natomiast no, nie wiem, czy to jest akurat dobra taka koncepcja, no ale chyba jedyna, która była w tym danym momencie, którą Smuda mógł zrobić. Każdy ma swoją koncepcję. Ja mam taką na przykład, że kiedy wstaje i podchodzi do treningu Justyna Kowalczyk, autorytet, ale to jest to już sport... drużyna piłkarska powinna ale być pod jej domem i trenować wraz z nią, ale łącznie z działaczami. Tak. I może to by przyniosło jakieś efekty. Tu jest sport indywidualny, to jest pan troszeczkę inaczej. Ja wiem, ja rozumiem specyfikę, to jest taki żartobliwy przykład, ale pan trener Wiesław Wieczerzak słynął z takich... zestawiania na kondycję bardzo słynął, bo naprawdę po ciężkich treningach od trenera Wieczerzaka mieliśmy... Po niektórych meczach jeszcze zawodnicy bieżnie zaliczali w ramach jakiejś tam powiedzmy kary czy zdyscyplinowania. Ale to skutkowało tym, że mogliśmy dwa mecze grać po kolei. Tylko, proszę, kondycja Państwa, była. To należy robić, panie trenerze, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, od początku szkolenia, a nie przed samym turniejem, bo wtedy to właściwie należy wypoczywać. No tak, ale to jest szersze, my nie wiemy co się tam dzieje w tym zespole. My tylko oglądamy mecze i analizujemy. No, każdy ma tutaj, tak jak dyrektor mówi, każdy jest w Polsce się zna na piłce. Każdy ma swoją koncepcję. My nie wiemy, co się tam dzieje w środku. Nie? Fakt jest faktem, że no, na pewno większość z Polaków spodziewała się więcej. Że przynajmniej awansujemy do tego ćwierćfinału. Pan dyrektor wspomniał, że w sporcie, takim jak piłka nożna, jest ważna atmosfera też, którą mieliśmy. Mieliśmy atmosferę stworzoną wysiłkiem kibiców, czyli wszystkich Polaków. Tak to możemy określić. No, zabrakło ewidentnie umiejętności i siły i zdrowia. To chyba jest najprostsza ocena. Bo jeżeli oglądaliśmy finał Pucharu Niemiec. Gdzie grali Polacy? Nasi zawodnicy najlepsi. Nie? Praktycznie Lewandowski oddał 4 strzały i 3 bramki strzelił. No proszę Państwa. Tak, że potrafił, ale on miał te piłki tam dograne. Tak jest. Piszczek kandydatem do gry w Realu Madryt, a na Mistrzostwach Europy nie istnieje praktycznie. No, wczoraj z Czesi co pokazali. Zmęczeni. Ja w każdym razie twierdzę, że nasz potencjał jest większy niż to, cośmy pokazali. I życzmy sobie, jak również zawodnikom i działaczom, byśmy wszyscy potrafili ten nasz ogromny potencjał wykorzystać, a te Mistrzostwa Europy niech będą refleksją dla wszystkich, którym dobro tego sportu leży na sercu. Bardzo dziękuję gościom za przybycie do studia. Byli nimi Tadeusz Bogdan Lizut, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Dziękuję panie dyrektorze. Oraz Wiesław Wieczerzak, wieloletni trener piłkarski i trener autonomicznej sekcji piłki nożnej Hetmana Zamość. Proszę Państwa, jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi opiniami, to proszę przesyłać je na adres mailowy ztk@poczta.fm, telefon do telewizji kablowej Zamość 530-3340. Można oglądać nas na stronie internetowej pod adresem tvkzamost.pl. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym programie.